Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzień dobry, dobry wieczór. Nie wiadomo, kiedy będziecie to oglądali. Zobaczymy kolejną perłę kompozycji szachowych, w których białe mają przewagę materialną gońca i piona przeciwko trzem pionom i powinny lekko wygrać. Jednakowoż czarne mają zaawansowanego pionka, z którym trzeba coś zrobić. W zasadzie jest to końcówka pionkowa. Początek jest nieprawdopodobny. Zwany jest wstępem po goniec H3. Goniec F3. Czarny król nie może iść na H3 z powodu król F2, król H4, król G2, król bije piona, a następnie przy pomocy tem przychodzi na D5, zabiera jednego piona, zabiera drugiego i król z gońcem prowadzą pionka E4 bez żadnych najmniejszych problemów. To jest proste i nieskomplikowane. Goniec z pionem kontrolują pole D5. Czarny król nie będzie mógł zbić gońca przy białym pionku na D5, to zrobi fru do hetmana, tak nie goniec z pionem same się bronią przeciwko królowi. Wobec tego po wstępie goniec H3 czarne idą królem na G1 i znowu chcą dorobić hetmana. Jest to nieuniknione i za piona trzeba oddać gońca. Jednakże jak oddamy za piona gońca, okaże się, że droga białego króla, zobaczmy drogę białego króla do czarnego pionka. Bijemy, bijemy, idziemy, idziemy, idziemy. Ojej! Ojojojojojojojoj! Po polsku się dziwię, jak się dziwię i okazuje się, że czarne wygrywają. Wracamy do pozycji. Widzimy, że w tej pozycji nie można prostolinijnie iść. Białe wygrywają posunięciem goniec H1. Ofiarowują gońca i murują czarnego króla. Widzimy nieprawdopodobną pozycję, w której jeden biały pion w końcówce pionkowej, w dodatku zablokowany, wygrywa przeciwko trzem czarnym pionom, w tym jednym wolnym, zaawansowanym. Czarne są w cugcwangu i to w takim zupełnym, nie mają posunięcia królem. Dwoma pionami też nie mogą się ruszyć. Pozostaje jeden pion. I tu wariant jest prosty. D5. Piona trzeba bić i czarne lecą pionem, żeby odciągnąć białego króla i uzyskać końcówkę, albo dorobić hetmana, albo uzyskać końcówkę hetman przeciwko pionowi bandowemu, która może być remisowa. E4, E3. E2 szach. Nie ma wyjścia, trzeba bić piona. Król wychodzi i tu z żadnej sztuki nie wymyślimy, dorabiamy hetmana. Gdyby biały król był daleko, to taka końcówka byłaby remisowa, co omówię w osobnym filmie takiej końcówki. Na razie trzeba mi uwierzyć, że przy odległym białym królu hetman nie radzi sobie z pionkiem bandowym. A teraz powstaje ciekawa pozycja z końcówek pionkowych. Zbliżamy hetmana do króla przeciwnika. Znaczy najpierw czarny dorabia hetmana, najpierw czarny dorabia hetmana, a teraz my zbliżamy szach. Król chce uciec, szach, grozi wygranie hetmana. Król musi podejść bliżej, szach. I osiągnęliśmy wymarzoną pozycję. Pozycja jest wymarzona,
taką jak chcieliśmy. I co teraz? Już nie można wzmocnić pozycji. Przybliżamy króla. Powstaje nieprawdopodobna pozycja cugcwangu. Obie strony mają po królu i po hetmanie. Czarne mają posunięcie i nie mogą nic zrobić. Od razu grożą maty na h4, na g3. Może też mat docelowo grozić na g2, gdy czarny hetman odejdzie. Kombinacji patowych nie ma, nie można się uratować. Ta pozycja powstaje w różnych narożnikach i w odbiciach lustrzanych. Odbicie lustrzane, kiedy biały król jest na g3, czarny na g1 i hetman na e2. W odbiciach lustrzanych do przeciwległego rogu jest bardzo istotną pozycją. Tę pozycję trzeba znać. Pozycję z hetmanami, jest ona niezwykle ważna w teorii końcówek pionkowych. Trzeba ją po prostu znać. I nie ma na to ratunku. I takie pytanie. Jak uczyć się gry w szachy? Czy sama gra pomaga, czy trzeba też coś innego robić. Sama gra jest bardzo ważna. W zasadzie można się bardzo dużo nauczyć na samej grze. Jednakowoż, jak w każdej dziedzinie wiedzy, nie odkryjemy nic nowego sami. A najtrudniej odkrywać rzeczy już odkryte. Po co odkrywać? No są książki. Najlepsze są książki. Trzeba czytać książki, gdzie jest wykład różnych działów szachowych. I tylko czytanie książek i analiza. Analiza, no. Myślenie o tym, myślenie. Bardzo dobre jest zapisywanie analiz. Teraz jest to łatwiejsze, bo analizy można zapisywać w komputerze. Nie trzeba zapisywać na kartce papieru, co było żmudne. To znaczy, komputer każdy ruch wykonany przez nas zapisuje i możemy zapisywać komentarze. No bardzo dobrze. No oczywiście książek szachowych nie czytamy od tak. To Korczno i mógł czytać, czy Michał Tal. Czytamy książkę z szachownicą. Przestawiamy pozycję na szachownicy, analizujemy i myślimy. I nie pracujemy na ilość. Nie mówimy dzisiaj przeczytamy 10 stron. Nie. Trzeba pracować na zasadzie dziś będę pracował 45 minut. Ile zdążę przeanalizować, tyle robię. Pracujemy na jakość pracy, a nie na ilość. Liczy się dobra analiza. Dziękuję wszystkim za uwagę.